Cześć, to ja, Mila. A to jest mój magiczny morfuł, który może zamienić się we wszystko, co zechce. Hej, gdzie jest Troy? Przecież Orfel. Morfu, zamień się prędko w smoka, żeby odstraszyć Orfla. Orfel chciał się pobawić. Możesz się bawić z nami. Przestraszymy go! To było superowe! Widziałeś, jak wpadł? Morfu, zamień się teraz w robota! Więc lepiej zamień się w helikopterek. Przepraszam za ten niemądry kawał. No dobra, czas zabrać cuchnącą rybkę do domu. Najlepsza halloweenowa piżamówka w życiu! Raczej najbardziej rybna piżamówka w życiu. Czy to nie wspaniale móc rozdawać co roku prezenty? choróbsko jakieś mnie łapie. Co to było? O nie! Spójrz! O nie! Morfu, zamień się szybko w rakietę! Dziękuję wam, Mila i Morful. Mikołaj! Mikołaju, co ci się stało? Moje magiczne czary płatają mi figle, gdy zaczynam kichać. Myślę, że jestem chory. Muszę dostarczyć jeszcze tylko kilka prezentów. Pomożecie mi? Oczywiście! Morful? Zamień się w mikołajowe sanie. Wspaniale. Ruszajmy. O,
Ten podarek powinien trafić do tamtego komina. A kolejny do tego przed nami. Dzięki, Morfu. Udało ci się! Drodzy Morfl i Mila, chciałbym bardzo podziękować za waszą pomoc. Nie ma sprawy. Dzisiejszą noc możesz spędzić u nas. Wykurujesz się, Mikołaju. Tak! Dziękuję, Mila i Morfl. To bardzo miłe z waszej strony. Wesołych świąt, Mikołaju! Wesołych świąt! Mam nadzieję, że nie pomyśleliście, że o was zapomniałem. Ho, ho, ho! Życzę wam wesołych świąt! Dziękuję, Morfl. Super, że pomagasz tym, którzy o to poproszą. Morfl też pomoże! Proszę, zejdź w końcu z drzewa, pazurku. Morfl, mogę prosić o pomoc? Pazurek znowu utknął na drzewie, a ja chciałabym trzymać go w ramionach. Mógłbyś sprawić, byśmy znowu byli razem? Przecież chodziło mi o coś zupełnie innego. Gdybyście nie ukradli mi wczoraj mojego radiowozu, już bylibyście w więzieniu. To masz pan kłopocik. Morfl! O, cieszę się, że cię widzę. Pomożesz zaprowadzić tych rzeźmieszków do komisariatu? No dobra! O nie! Co? Morfl! Zaczekaj na mnie! Złodzieje przyjechali na komisariat! Pa! Nie wsadził nas do więzienia, braciszku! Tak! No to uciekajmy! O, hej, Morfl. Pomożesz mi w podniesieniu tych skrzyń? Są naprawdę ciężkie. Nie, Morfl. Nie chciałem, żebyś podnosił je aż na dach. Witam ponownie, Morfl. Twój czerwony przyjaciel wsadził mnie na drzewo i uciekł. Ale to nie może być prawda. Morfl czegoś takiego nie zrobił. Bardzo dobrze wiem, co widziałam. Morfl, gdzie zostawiłeś moich złodziei? Nie mamy nic wspólnego ze złodziejami. Widziałem na własne oczy, jak jedziesz z nimi na posterunek, Morfl. W takim razie jeszcze raz ich złapiemy. Morfl, zamień się szybko w robota. O, znowu. Morfl, twój żarcik trwa już stanowczo za długo. Odłóż proszę obie skrzynie na miejsce. Tatusiu, Morfl był ze mną przez cały dzień. No
Naprawdę? Ten ktoś wyglądał jak Morful. Był czerwony jak Morful. Oczywiście oprócz takich małych zielonych plam. Zielone plamy? Wszystko jasne. To Orful. Musimy go natychmiast powstrzymać, Morful. Cześć, Morful. Pomożesz mi zrobić tu trochę miejsca? Spójrz, Morful. Orful pomalował się cały na czerwono. O nie! Zmyjmy z niego tę farbę, Morful. Zamień się w wóz strażacki. O! Morful, ostrożnie. To nie jest Morful. To Orful. Oszukać, Orful. Dziękuję ci, prawdziwy Morful. Jeszcze tu wrócę. Jest pan dziś bardzo skrupulatny, panie policjancie. To konieczne. Dwóch inspektorów przyjeżdża, żeby sprawdzić, czy dobrze wypełniam swoje obowiązki. Dlatego wszystko musi błyszczeć. No to nie będziemy przeszkadzać. Powodzenia. Pa, pa! Dziękuję. Czy nie wiesz, że do czyszczenia należy założyć kask ochronny? Brakuje kasku. Niby czego? Sorki, to panowie inspektorzy? Witam. Dobry policjant musi wykuć na blachę wszystkie przepisy. Jasne, ale ja znam przepisy. To się zaraz okaże. O, czerwone. Dlaczego nie śpiewasz? Że co? Kiedy policjant widzi czerwone światło, musi śpiewać. Oto ja, gliniarz, co szczęście ma. Za późno. Znowu jakiś nieznany przepis. Nie wolno wcinać na służbie. Dużo mandatów! Za taką nieudolność będziemy musieli zamknąć cię w więzieniu. Czemu ci dwaj go aresztowali? Zamieni się szybko w wyścigówkę. Cześć, Mila i Morful. Co pan dziś przeskrobał? Okazało się, że nie znam połowy przepisów. Nie nadaje się na dobrego policjanta. To przecież nieprawda. Musimy prędko zbadać tę sprawę, Morful. Żadnych cylindrów w parku! Zamień się w krzaczek! Żadnych pikników na kocu oraz pod drzewem i z koszykiem! Skoro policjant siedzi, możemy być bezkarni, brachu. Tak, stary. Opryszki! A więc sami wymyślili te dziwne przepisy. Ale my też tak potrafimy. Ups, przykro mi. Dopiero będzie ci przykro, jak znajdę... Gdzie to jest? Chwileczkę. Zaraz. Nie, to nie to. A niech to piorun. A, jest tutaj.
Kiedy obywatel wpadnie na inspektora policji, inspektor policji powinien maszerować dalej. Okej. Za mną, brachu! Inspektorzy mają zostawić worek z łupami przy drzwiach posterunku i wejść do środka. Następnie muszą zdjąć swoje sztuczne wąsiska i krzyknąć: opryszki to my! Chwila. To przecież nie ma sensu. Ale dla mnie ma. Aresztuję was, drady! Widzisz, Morfu? Wszędzie jest tyle dinozaurów. Wow! Ho, Mila i Morfu, jak wam się podoba nasz park dinozaurów? O! Park dinozaurów? Tak, razem z profesorem Rashidem przenieśliśmy te dinozaury do naszych czasów. Ponieważ wszyscy uwielbiają dinozaury. Mam rację, mały przyjacielu? No jasne! Czy one nie są groźne? Skąd? Oczywiście, że nie są groźne. One nie jedzą ludzi. A, to dobrze. Właśnie. Spójrz na tego dinozaura. Nie wydaje się zbyt łagodny. Bez obawy. To najmocniejsza klatka na świecie. Tylko nie dotykaj tej dźwigni. Ona otwiera drzwi. O tak. O-o. Dźwignia ani drgnie. O! Uciekajcie wszyscy! Szybko, Morfu! Zamień się w T-Rexa! Raz, dwa! Wróci w przyszłość. Mila, dwa z naszych dinozaurów uciekły do miasta. Jeśli je tu sprowadzisz, będę mógł odesłać je w przeszłość jak tamte. Dobrze. Szybko, Morfu. Zmień się w śmigłowiec. Przestań! To nie jest drzewo! On pewnie jest głodny. Spróbujmy zwabić go przysmakiem. Zmień się w robota! Wyrwij to drzewo, Morfu! Wydarzyło się coś, ale poza parkiem. No, z drogi, kolego. Silny jest, ale nie tak silny jak Morfu. Zmień się w spychacz. Dziękuję, Mila i Morfu. Gdyby nie wy, mielibyśmy tu niezły bigos. Wspaniała robota. Tylko co by urządzić w parku? Jest taki trochę nudny bez dinozaurów. A gdyby tak zorganizować piknik? Tak, piknik. Z dinozaurami. My zawsze was złapiemy.
Zgódźcie się i przestańcie już broić. Jaka szkoda, że nie mamy własnego morfla. Spójrz, stary! Cześć, Orfu! Mam kratkostyczny pomysł. Klawusio! Oto małpa! Oddawaj mi ten aparat! Superowo, nie? Jasne! Co? Dali drapaka z kicia? Nie w moim mieście! O kurczę! Pan posterunkowy! Spoko, dyńka! Orfu, zamień się w dinozaura! Ty-ty-ty-tyranozaur? O nie! Myślałem, że zamienisz się w jeszcze większą bestię. Co tu się właściwie rany, Julek? Mogłeś ułożyć ciut większą stertę aut, Orful? Szybko w helikopterek! Dziękuję, Morful. Opryszki oraz ich małpa rzucili aparat na drzewo i zwiali. Opryszki dały Dyla? Razem z małpą? Musimy ścigać tę szajkę, Morful. Ci wandale użyli dźwigu, by to zrobić. Więc też mieli wielki dźwig? Podejrzana sprawa. Dzięki, Morfu. Ojej, opryszki! Nasz Orfuł się z nimi zadaje. Stójcie, gagatki! O, to Mila i Morful! No, ale nas obroni Orful! Zamień się w coś wielkiego! Nie masz jakiegoś siodełka albo czegoś? Zmieniłeś się tak nagle, że mogłem spaść! Ogarnij się! Szybciej się nie da! Okropnie tu ciasto, stary! Tak! Zrób nam więcej miejsca, Orfu! Mam dość! Opryszki to straszne marudy! Złośliwe gagatki zawsze trafią za kratki. Ale nie fart. Twoje zęby są w idealnym stanie. Szczotkuję mu kły 2 razy dziennie. Pojedziemy zbadać inne magiczne pupilki? Ależ oczywiście. Zamień się szybko w karetkę, Morfu. Mobilna pomoc dentystyczna rusza w trasę. Mogę obejrzeć twoje ząbki, maluchu? Nie widzę ubytków. Zęby są zdrowe. A więc zostały nam jeszcze różne pupilki z magicznego sklepiku, prawda?
Tak. Im również trzeba zrobić przegląd. Gaz do dechy, Morfo! Wszystko gra. Kto teraz? No dobrze, zobaczmy. O, rety. Dziura w trójce, ale spoko. Nie jest tak źle. Zrobimy borowanko. Hej, czekaj, dryblasie! O nie! Dostał Pietra! Trzeba go prędko złapać, zanim coś się stanie. Morful, zamień się teraz w konia. Sorki. Morfu, zamień się w smoka. Przestań zwiewać. To wcale nie będzie bolało. Rany, Julek. Jak teraz go złapiemy? Potrzebujemy czegoś, co bardzo szybko pływa. A przy tym jest dość silny, aby go zatrzymać. Morful, zamień się w krokodyla! A teraz zatrzymaj łódkę, Morful! Wybacz, że cię przestraszyłem, ale koniecznie trzeba zaplombować tę dziurę. Ten ząbek na razie nie boli, ale może ci dokuczać później, jeśli pan doktor go nie wyleczy. No dobrze, Morfu, możesz puścić łódkę. Morfu? Boli mnie ząbek! Ojej, pokaż mi. Ty też masz wielki ubytek, Morful. Ooo! Ale za to nie boisz się dentysty, prawda? Wcale! Wracamy do gabinetu. Ząb jak nowy. No i w nagrodę, że obaj byliście tacy dzielni, mam prezenty. Nie dostaliśmy żadnych prezentów. Nie. Witajcie! Zostałem obdarowany nowym modelem robota. Ten więc nie przyda mi się do niczego. Czyż święta nie są wspaniałe? Ej, to robot! I dobrze wiem, w jaki sposób go wykorzystamy. On działa! Robocie Mikołaju, przynieś do nas wszyściutkie prezenty, jakie uda ci się znaleźć w mieście. Tak! Zaraz przyniosę wam wszystkie prezenty. Nigdy mnie nie złapiecie! A właśnie, że tak! Mikołaj? Zabieram wam wasze prezenty. O nie! Oddawaj! Siu!
zabieram wasze prezenty. Dlaczego Mikołaj odbiera podarki? Ruszajmy za nim w pogoń. Morful, zamień się w Renifera. Zatrzymajcie go, Mila i Morful. Co jest? Mój prezent! Mikołaj? Wysypisko śmieci? Chyba wiem, o co tu chodzi. Wraca, braciszku! Spójrz tylko! Wreszcie wszystkie świąteczne prezenty są nasze! Tak, bracie! Złodzieje, paskudy! To nie są wasze prezenty! O, to Mila i Morfu! No nie! W nogi, bracie! Musimy teraz oddać wszystkim ich prezenty. Tak! Tak! Dzięki, Morful! Witajcie, Mila i Morful! Dzień dobry, panie policjancie. Mamy dla pana ekstra prezenty. O nie! Rzeczywiście, świetne podarki. Dzięki, Mila i Morful. Tak, juhu! Hej, uważaj, Morful. Telefoksik złapał magiczną grypę, więc musisz się trzymać od niego z daleka. Ojej! A ty się nie zarazisz, tatusiu? Tylko magiczne pupilki łapią to choróbsko. Telefoksik i ja zostaniemy w domu, bo nie chcemy przypadkiem zarazić innych pupilków. Nudno wam? Ależ skąd? W domu można świetnie się bawić, prawda, malutki? Coś czuję, że Chroma również złapał tę magiczną grypę. Nie zbliżaj się do niego, Morfu. Cześć, panie malarzu. Witaj, Chroma. Przykro mi, ale Chroma zaraził się tą straszną grypą. A więc stąd ten katarek. Chroma zaczął kichać zaraz po tym, jak wielka bańka pękła mu przed buźką. Żeby się wykurować, powinien wrócić do domu. Przecież nie może zarażać innych magicznych pupilków. W domu będzie pyszny ubaw. Namalujemy przepiękne obrazy. Mila, spójrz! Olbrzymia bańka! Sprawdzimy, skąd się tu wzięła. Ojej! Panie budowniczy, proszę zabrać Animi do domu. Chyba ma groźną, magiczną grypę. A niech to. Pewnie te wielkie, latające bańki rozsiewają wirusy. Wracajmy do domu, zaparzę ci herbatkę z miodem. Nowe bańki! Trzeba się dowiedzieć, skąd się one biorą. Spójrz, Morfu, tam jest Boba. Puszcza bańki! Boba, prędko leć do domu i wygrzej się w łóżku. Zdaje mi się, że Boba
nie chce leżeć w łóżeczku. Więc ruszamy w pościg, Morfu. Morfu zdrowy! Nie ma katarku! No masz dość sił, żeby ścigać Bobę? Tak! Pawszyk! Pawszyk! Już blisko! Cię złapaliśmy. Musisz kurować się w domu, Boba. Gdy latasz po ulicy z grypą, zarażasz nią inne magiczne pupilki i każdy kicha. Mój Morful również. Pszyk! Przecież w domciu też można mieć wspaniały ubaw. Prawda, Morful? Tak! Ojej! Widzisz, Boba? Najlepsze lekarstwo to dobra zabawa. Pawszyk! Morfu, zamień się teraz w tyranozaura. Jeju, Morfu, to był bardzo głośny ryk. Oczywiście! Pajuda! Proszę, mój drogi! Teraz musimy znaleźć tego magicznego pupilka, który tak cię uśpił. Czy pożyczy pan nam na chwilę swój magnetofonik, panie lodziarzu? Bardzo chętnie! Dziękuję! Spójrz, Morfu! Zasnęło już pół miasta! To sprawka magicznego śpiocha! To wygląda bardzo groźnie! Trzeba zatrzymać te wiercenia, Morfu! Trąbimy, Maksymilianie! Nie, Max! Co ty robisz? Ratunku! Na pomoc, ludzie! Ojejku! Morfu, też zamień się szybko w słonia i zrób koledze pobudkowy prysznic. Dzięki, Mila i Morful. No to szukajmy dalej. Morful, a teraz zamień się w samolot. To chyba nasz śpioszek. Że próbuje sobie znaleźć miejsce do snu.
sobie. Jadą lody! Uf! Morfu, zamień się w latające łóżko. Tym razem magiczny śpioch przyleci do nas, bo szuka tylko miejsca do spanka. Już się zbliża, Morfu. Narysujemy. Morful nie będzie rysował! W takim razie co chciałbyś robić? Może pobawisz się ze mną w chowanego? Może. W porządku. Zacznij odliczanie. Nie! Morfu, czy chciałbyś posłuchać bajki? Kiedy chłopiec zbliżył się do domu, drzwi same się otworzyły i usłyszał przerażający głos. Morfu nie lubi takich bajek! Wow, ciężko się dzisiaj z tobą dogadać. A może krótka wycieczka na plażę? Podróżowanie zawsze cię rozwesela. Z drogi! Morfu, uważaj! Przepraszamy! Morfu, zbudujemy wspólnie zamek z piasku. Ha? Morfu, dokąd się wybierasz? O, hej! O? O! Proszę! O, pojedźmy w inne miejsce. Się razem bawią. Hej, Morfu! To było bardzo niemiłe. Kupujcie popcorn! Wspaniały, przepyszny popcorn! Chyba byłeś niesamowicie głodny, przyjacielu. Wow! Morful, jadłeś dzisiaj rano śniadanie? Nie. Morful nie chce śniadania, bo ważna jest zabawa! No tak! To dlatego byłeś dzisiaj taki nieznośny. Nie zdążyłeś wcześniej nic zjeść. A więc, Morful, wcinaj! Najadłeś się, Morfu? Tak. Czujesz
czujesz się lepiej niż przed posiłkiem? Morful, nigdy nie mogę was rozróżnić. Jeszcze raz, który jest który? Morful jest czerwony, a Orful zielony. A, wiedziałem. Cóż, to właśnie ten zielony sprawia bardzo wiele kłopotów w mieście. O nie, w takim razie trzeba go jak najszybciej znaleźć. Ha, świetnie, po wszystkim zabierzecie go z naszego pięknego miasteczka, dobrze? Tak! To niespotykane. Co? O nie! To Orful! Pomocy! Patrz, Morful! To jedzie Orful! O nie! Musimy ich dogonić! Zostawiaj mnie tutaj! Musimy szybko ściągnąć dziadka na ziemię! Morful, zamień się w wóz strażacki! Bardzo dziękuję! Ale Orful zapadł się pod ziemię! Musimy go szybko znaleźć! No dobrze. Wszystko gotowe do rozpoczęcia budowy. Co? O! Nie! Stój! Nie rób tego, proszę! Znaleźliśmy go! O nie! Zaraz się zawali! Zamień się w gigantycznego robota! Dziękuję wam za pomoc. Ale Orful nam uciekł znowu. Nadal nie udało mi się znaleźć Orful. Gdzie on może być? O, helikopter. Ha, mogę wypatrzeć Orful z powietrza. O nie, Orful jest helikopterem. O. O nie! Pomocy! Niech mi ktoś pomoże! Morful panu pomoże! Morful! Świetnie! Spójrz, Morful! To Orful! Myślę, że się zmęczył. Mam pewien pomysł, jak sprawić, aby Orful opuścił nasze miasto. Właśnie tak wyglądał pterodaktyl. Trzeba
cofnąć się w czasie i z bliska obejrzeć dinozaury. Tak! Stróżu czasu, czy możesz nas prędko przenieść do epoki dinozaurów? Słyszałeś ten dziwny śmiech, Morful? Aha. Coś mi tutaj nie pasuje. Trzeba śledzić tego tytanozaura. Więc to były twoje kawały. Ten pterodaktyl ze śmigłem helikoptera i tyranozaur na modnych rolkach. Ale spoko, bo dzięki tobie mamy wspaniałe foteczki. Chcesz je obejrzeć? Mila, spójrz na mnie. Nigdzie cię nie widzę, tato. Tu, na górze. O? Cześć. To jest super. Tak. Orfl chce dołączyć. Że co? Orful! Niemądry tata! W tej chwili mnie puszczaj, Orful! Orful też chce! Czyż to nie wspaniałe? Nie! W
wcale nie jest. Mam pewien pomysł. Zorganizujmy wyścig. Na pewno będzie fajnie. Okej. Kto pierwszy z was zdobędzie szczyt góry, wygrywa. Do biegu. Gotowi? Start! Nie! Ja nie chcę! Wow! Ale są szybcy. Ścigają się aż do szczytu góry. Mam piękny puchar dla zwycięzcy. Ruszajmy! Przechytrzyłeś ich! Dobra robota, Morful. Nigdy nie czułem się taki silny. Znam tutaj niezły skrót. Biegnijmy tamtędy. Aha. Zgubiliśmy ich, Orful. Co? Wymyśl coś, Orful. To było świetne! Oto nasza góra. Morful, zmęczony. Morful też nie ma siły. Morful, dla ciebie wygram ten wyścig. O, nie, na pewno nie. Kto wygrał? Myślę, że jest remis. To remis? O-o! Mila, nie martw się. Dobry sędzia zawsze ma przy sobie dwie nagrody dla zawodników. Aha. To było super, Morful. Tak! To była całkiem niezła przygoda. Hejka, panie lodziarzu. Dwie porcje lodów, proszę. Już się robi, Mila. Jaki smak byś chciała? Cóż, a jaki jest najlepszy? Ten najlepszy smak? Niestety nie mam takich lodów, bo widzisz, najpyszniejsze gelato robił mój kochany dziadek. Przemierzył wzdłuż i wszerz nasz calutki świat, aby znaleźć jedyny wyjątkowo smaczny składnik. To był kwiat tak słodki, że lody z dodatkiem kwiatka miały cudowny bukiet smaków, o jakich nikomu się nie śniło. Musimy zdobyć ten kwiatek dla pana. Gdzie można go znaleźć? I to jest najtrudniejsza rzecz, bo co roku rośnie w zupełnie innym miejscu. Ale mój drogi dziadek zostawił notatki. Mogą wam się bardzo przydać. Zdaje się, że czeka nas daleka podróż, Morful. Zamień się szybko w helikopterek. Z notatek wynika, że trzeba udać się do dżungli, a więc lećmy tam. No dobrze, a teraz musisz wyniuchać kwiatek. Zamień się w psa tropiącego. Co to jest?
Ostrożność, Morfu! Chyba mrówki niosą jakieś dziwne kostki cukru. Trzeba szukać dalej. Powoli zaczynam wątpić, czy ten kwiatek rośnie w dżungli. Ja też to czuję, Morfu. Cudownie pachnie. Wracajmy prędko do pana lodziarza. Już za chwilę będą gotowe. Hurra! Pycha! Proszę, bambini. Najlepsze lody dla was. O rety, to niebo w gębusi. Za mało? Przykro mi, Morful. Ale z jednego kwiatka tylko tyle dało się zrobić. Wiesz co? Możesz wylizać łyżeczkę. Hurra!